Witam ponownie. Dzisiaj kolejny przepis na makowiec kruchodrożdżowy. Składniki. 3 pełne szklanki 500 g mąki pszennej tortowej, którą wcześniej przesiałam. 1 jajko, 80 g drożdży, 1 łyżka cukru pudru, 250 g masła, które pokroiłam na kawałeczki, pół szklanki śmietany 18%, szczypta soli. Składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Do przygotowania tego makowca można by było również wykorzystać ciasto kruchodrożdżowe, które robiłam przy rogalikach. Link jest u góry, ale dzisiaj pokażę troszeczkę inny przepis. Zaczynamy. Do mąki dodajemy szczyptę soli. Mieszamy. Do śmietany dodajemy drożdże. Mieszamy. Dodajemy cukier, puder. I dokładnie rozcieramy. Do czasu, aż drożdże się rozpuszczą. Do mąki dodajemy masło. Tak jak wcześniej powiedziałam, w temperaturze pokojowej jest miękkie. Dodajemy roztrzepane jajko, rozpuszczone drożdże. Wyrabiamy tylko do połączenia się składników. Ciasto powinno być elastyczne, mięciutkie. Przekładamy na deskę podsypaną mąką. Przekrajamy na połowę. Połowę odkładam do miski. Z tej części będę wałkować placek o kształcie prostokątnym, około 30 cm, tak żeby po skręceniu rolada weszła do keksówki. Przymierzymy. Myślę, że szerokość jest odpowiednia, ponieważ przy skręcaniu jeszcze rolada troszeczkę się rozszerzy, więc musimy wziąć to pod uwagę. Jeszcze rękoma można nadać właśnie kształt, żeby był idealny. No i główny składnik nadzienia, masa makowa, przygotowałam według przepisu, do którego link jest u góry. Z połowy porcji, czyli z 250 g suchego maku mielonego. Tutaj jest 500 g gotowej masy makowej. Mak rozprowadzamy po cieście, pozostawiając około 1-2 cm marginesu od każdego boku. Jak zwija się roladę, to wszystkie masy przesuwają się troszeczkę i później za dużo wychodzą. Skręcamy wzdłuż krótszego boku, który właśnie ma wymiary około 30 cm. Skręcamy delikatnie dociskając, żeby nie było wolnych przestrzeni pomiędzy ciastem a masą makową. Delikatnie zaciskam brzegi. Złączenie rolady i złączenie papieru powinno być w tym samym miejscu. Przekładamy na formę, tak żeby to złączenie przylegało do dna. Ciasto musi mieć luz około centymetra z każdej strony. Pierwsza porcja gotowa. Odstawiamy na bok. Będziemy przygotowywać drugą roladę. W tym czasie włączę piekarnik, żeby nagrzał się do temperatury 50 stopni. Przymiarka drugiej foremki jest ok. Wykładamy masę makową. O, piekarnik już się nagrzał. Jeszcze chwileczkę, bo musimy skręcić drugą roladkę. Następna jest przygotowana. Wkładamy na drugi poziom od dołu. Góra, dół, 180 stopni, 40 minut. Minęło 40 minut. Sprawdzamy, czy są upieczone. Wkładamy patyczek. Patyczek jest suchy. Wyciągamy. Chwileczkę niech w foremkach postoją, troszeczkę ostygną. Rolady wyjęłam, są jeszcze gorące. Właśnie dopóki jest gorąca, to jedną polukruję, a drugą pozostawię bez niczego.
makowce można zamrażać. Najlepiej od razu po wystygnięciu zawinąć folię spożywczą i włożyć do zamrażarki. Przed zamrożeniem nie lukrujemy rolady. Jak wyciągniemy, rozmrozi się w naturalnych warunkach. Najlepiej wyjąć wcześniej tak, żeby mogła rozmrozić się w lodówce i dopiero wtedy polukrować na świeżo, przed podaniem. Ja dzisiaj jedną z nich polukruję, a drugą zamrożę. Lukier przygotowałam według przepisu, do którego link jest u góry. Można lukrować troszeczkę tylko lub całą roladę, w zależności od tego, jak lubimy, czy bardziej słodką, bo wiadomo, że lukier to jest duża słodycz. Na wierzch jeszcze ozdobię makiem suchym, niemielonym, dopóki jeszcze lukier nie zastygł. Lukier zastygnie, będziemy kroić i zobaczymy, jak wygląda w środku. Ciasto pokrojone, nie daliśmy mu do końca wystygnąć. Wygląda apetycznie. Jest mięciutkie, nie odstaje skórka, nie odstaje ciasto od maku. To jest pierwszy kawałek, więc może tego maku jest troszeczkę mniej. Tutaj jest następny kawałek, gdzie maku jest już dużo. Z wierzchu lukier posypany makiem. No to co? Próbujemy. Ten smak. Lubię w tym makowcu połączenie ciasta kruchego z drożdżowym. Jest idealne. Masa makowa jest odpowiednio słodka. Nie za mocno, ale z luktem smakuje wyśmienicie. Jeszcze kawałeczek. No pewnie. Wiem, że są osoby, które nie lubią makowców z krucli, jak zwać, tak zwać, ale ciast z makiem, ale polecam wypróbowanie tego przepisu. Pyszne. Już nie będę się zachwycać. Niech każdy spróbuje i sam powie, jak mu smakuje. Smacznego. Do zobaczenia przy następnym filmiku. Zapraszam do subskrypcji. Będziecie wiedzieli, co przygotuję następnym razem.